Nie przyszli na spotkanie. Najlepsze podsumowanie Bogna Jankę po spotkaniu w kancelarii prezydenta. Nieobecni nie mają racji. Nieobecni nie mają racji i to jest chyba najlepsze podsumowanie, powiedziała Bogna Jankę po spotkaniu z częścią środowiska medycznego w kancelarii prezydenta w sprawie protestu medyków. W spotkaniu, zgodnie z zapowiedziami, nie wzięli udziału przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Na środowym spotkaniu w kancelarii prezydenta stawili się m.in. delegaci resortu zdrowia, w składzie której są m.in. wiceministrowie Piotr Bromber i Waldemar Kraska, a także Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ, Solidarność. Dialog z Ministerstwem Zdrowia trwa, zwłaszcza jeśli chodzi o ratowników medycznych. Jestem dobrej myśli, według słów wiceministra Kraski w przyszłym tygodniu może dojść do przełomu w rozmowach z ratownikami medycznymi, przekazała po spotkaniu odpowiedzialna za dialog społeczny minister w kancelarii prezydenta RP Bogna Jankę. Oceniła, że spotkanie było bardzo cenne i potrzebne. Na spotkanie nie przyszli przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, którzy domagają się, aby w rozmowach uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Wystosowali list do prezydenta, w którym napisano, że nie będą rozmawiać z minister z kancelarii, zażądali spotkania z prezydentem, ale też postawili prezydentowi warunek, że spotkają się z nim dopiero wtedy, kiedy najpierw spotkają się z premierem, podkreśliła Jankę. Nieobecni nie mają racji i uważamy to za po prostu niepoważne, nieprofesjonalne. Bardzo szkoda, że tych państwa nie było dzisiaj na spotkaniu w kancelarii prezydenta. Nieobecni nie mają racji i to jest chyba najlepsze podsumowanie tej sytuacji, powiedziała prezydencka minister. Tuż przed spotkaniem w kancelarii prezydenta dostałam mail, w którym ogólnopolski komitet zaprosił mnie na spotkanie dziś o 15:30 w innym miejscu niż kancelaria prezydenta, przekazała minister. Zapowiedziała, że nie weźmie udziału w spotkaniu, bo nawet nie pozwalają jej na to inne obowiązki. Istotą demokracji jest dialog. Tam, gdzie są problemy, postulaty, żądania, należy spotkać się przy stole i rozmawiać, stwierdziła Bogna Jankę. Przekazała także, że jest otwarta na kolejne rozmowy, jeśli przedstawiciele środowiska medycznego wyrażą taką chęć. Białe Miasteczko 2.0. W sobotę odbył się ogólnopolski protest medyków. Protestujący z całej Polski zebrali się w południe w rejonie PL Krasieńskich, skąd przeszli przed KPRM. Po drodze zatrzymali się pod Ministerstwem Zdrowia, Pałacem Prezydenckim oraz Sejmem. Bezpośrednio po zakończeniu protestu w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozstawiono Białe Miasteczko 2.0, jak nazywają je organizatorzy. Nawiązuje ono do Białego Miasteczka, pielęgniarek z lata 2007 roku. Protestujący zapowiadają, że nie odejdą spod KPRM-u, dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione.